Witajcie! W tym odcinku przybywam z pomocą w temacie kultury polskiej przełomu XIX i XX stulecia. Za chwilę dowiecie się wszystkiego, co potrzebne o kształtowaniu się kultury narodowej Polaków pod zaborami. Czyli na przykład o polskim pozytywizmie, o roli historii w zachodzących zmianach kulturalnych, a także o modernizmie, malarstwie, kulturze masowej i postaciach, które odegrały potężnie ważną rolę w tym zakresie. Zapraszam na odcinek pod tytułem Kultura polska przełomu XIX i XX wieku na kanale Lekcje Historii na YouTubie. Zaczynamy! W XIX wieku Polska znajdowała się pod zaborami trzech państw, które usilnie pracowały nad unicestwieniem naszego kraju, nie tylko terytorialnie, ale także mentalnie. Od strony Prus Polacy poddawani byli brutalnej germanizacji, natomiast w zaborze rosyjskim – rusyfikacji. Jedynym zalążkiem nierepresjonowalnej działalności kulturalno-narodowej był zabór austriacki, zwany Galicją. A wynikało to z faktu nadania Galicji autonomii w 1869 roku na mocy ugody austriacko-polskiej. Dzięki temu na jej terenie mogły działać polskie szkoły oraz uczelnie wyższe, jak chociażby Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Poza szkolnictwem wydawano także polską prasę, a także działały polskie teatry i inne instytucje kulturalne i naukowe. W roku 1872 utworzona została w Krakowie Akademia Umiejętności, a rok później miało miejsce jej uroczyste otwarcie. Była to instytucja zrzeszająca wybitne postacie polskiej nauki. Należeli do niej m.in. Aleksander Brückner, Benedykt Dybowski czy hrabia Aleksander Fredro. Poza Galicją ważnymi ośrodkami polskiej kultury były także Warszawa, Wilno i Poznań. W połowie XIX wieku popularnym nurtem w kulturze był romantyzm, któremu po upadku powstania styczniowego zaczęto przypisywać winę za nastrajanie ludzi do powstań, no, które dotychczas przynosiły duże straty, szacowane zarówno w ludziach, jak i w represjach ze strony zaborców. A więc w kontrze do romantyzmu wykształtował się nowy kierunek popularny zwłaszcza wśród inteligencji, nazywany pozytywizmem. Pozytywiści w Polsce krytykowali romantyczne idee walk w powstaniach o odzyskanie niepodległości. Stawiali bardziej na empiryzm, na naukowość, co miało wpływać także na rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Mieli jasną wizję, jak to zrobić i określali ją mianem pracy organicznej i pracą u podstaw. Tę pierwszą rozumiano jako wspólny wysiłek całego społeczeństwa dla dobra ogółu, a więc praca ta musiała objąć tereny wszystkich trzech zaborów, a pracowano nad wzmacnianiem świadomości narodowej. Robiono to poprzez edukację ludu, zwłaszcza z niższych warstw społecznych, stanowiących jednocześnie najliczniejszą grupę, która była podstawą całości. Uczono więc ludzi czytać, a żeby mieli co czytać, zadbali o to pisarze polskiego pozytywizmu, tacy jak na przykład Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus. Niemniej ważna od polskiej literatury stała się również dziedzina nauki, którą i ja ukochałem najmocniej, czyli historia. Nie można myśleć o umocnieniu tożsamości narodowej bez poznania historii swojej ojczyzny, a zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znajdowała się w XIX wieku, czyli w okresie rozbiorów. Rozwój badań historycznych miał kolosalne znaczenie w walce o przedstawienie prawdziwego przebiegu wydarzeń dotychczas przekazywanego Polakom jedynie z literatury zaborców. Polska historia stała się świetnym polem do popisów dla pisarzy, ale też i malarzy, którzy jak zaczęli tworzyć, to tworzyli dzieła ponadczasowe. Weźmy na pierwszy plan najznamienitniejszego pisarza literatury historycznej, laureata Nagrody Nobla z 1905 roku, posługującego się pseudonimem Litwos, Henryka Sienkiewicza. Karierę rozpoczął pisząc felietony do gazet, by później spod jego pióra wyszły takie powieści jak Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Krzyżacy, czyli literatura pokrzepiająca serca uciśnionych pod zaborami Polaków, którzy czytając i tym samym w myślach uczestnicząc w wielu wydarzeniach z historii Polski, budowali swoją tożsamość narodową.
Historie opisywane przez Sienkiewicza wpływały na wyobraźnię, ale jeszcze bardziej podsycać ją mogło oglądanie dzieł, które wychodziły spod pędzla mistrza Jana Matejki, który w swoim dorobku malarskim pozostawił dla dziedzictwa narodowego multum wspaniałych obrazów, przedstawiających również ważne, jak i wspaniałe dla Polski wydarzenia i postacie historyczne. Popatrzmy na kilka z nich. Obraz Bitwa pod Grunwaldem, przedstawiający największą bitwę średniowiecznej Europy, w której wojska polsko-litewskie pokonują zakon krzyżacki z sojusznikami. Wystawiony w 200. rocznicę Wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej obraz pod tytułem Jan Sobieski pod Wiedniem, nawiązujący do zwycięstwa Rzeczypospolitej, która ratowała święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego przed armią Imperium Osmańskiego. Hołd pruski, czyli scena przedstawiająca chwilę złożenia hołdu lennego królowi Zygmuntowi I Staremu przez Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 roku na krakowskim rynku. Dzieł mistrza Matejki jest całe mnóstwo i zachęcam do poznania większości z nich, ponieważ oprócz wartości patriotycznej są przykładem niebywałego talentu i kunsztu pracy z farbami. Oprócz Jana Matejki w dziedzinie malarstwa okresu rozbiorów wsławili się jeszcze tacy artyści jak ojciec Juliusz i syn Wojciech Kossakowie czy Wojciech Gerson. Na koniec tego odcinka zapraszam na mały YouTube'owy wernisaż ich dzieł. Popatrzycie sobie na najważniejsze dzieła z ich dorobku. Przełom XIX i XX wieku to także czas dla pojawiania się w polskiej literaturze gatunku dramatu historycznego, którego reprezentantem był m.in. Stanisław Wyspiański. Znacie go zapewne za sprawą ostatnio popularnego filmu na podstawie powieści pod tytułem Wesele, ale ważnymi utworami literackimi były także Warszawianka i Noc listopadowa, czyli dzieła ukazujące fascynację tematem powstania niepodległościowego z 1830 roku. Warto wiedzieć również, że Wyspiański oprócz literatury zajmował się także innymi sztukami pięknymi jak malarstwo czy architektura. Był uczniem Jana Matejki oraz twórcą polichromii w kościele Franciszkanów w Krakowie. Bardzo ważnym utworem, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był nawet brany pod uwagę jako konkurent dla Mazurka Dąbrowskiego na hymn Rzeczypospolitej, była Rota autorstwa Marii Konopnickiej. Pieśń pisana pod wpływem oburzenia wynikającego z procesu germanizacji w zaborze pruskim, która miała ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości i odrębności narodowej Polaków. Cały pozytywizm mocno przyczynił się do rozwijania założenia pracy u podstaw, czyli poprawy warunków życia najbiedniejszych warstw społeczeństwa, by jak najbardziej zatrzeć różnice pomiędzy grupami uprzywilejowanymi a biedotą, tym samym powodując wytworzenie się świadomości chłopów, że są połączeni z narodem. Pod koniec XIX wieku w Europie zagościł nowy nurt w sztuce, który szybko przybył także i na ziemię polskie. Nazywany modernizmem, skupiał się na nieco innych aspektach twórczych niż pozytywizm. Mianowicie hasłem określającym charakter nurtu było stwierdzenie sztuka dla sztuki, a więc odrzucano dotychczasowe idee narodowe, polityczne czy społeczne, a zastępowano je swobodą w tworzeniu i bez narzucania ram systemowych. Do najważniejszych nazwisk epoki modernistycznej, nazywanej także Młodą Polską, zaliczamy Jana Kasprowicza, Stefana Żeromskiego czy Władysława Reymonta. Nasilenie powstawania coraz to nowych epok, nurtów, gatunków czy form artystycznych było poniekąd efektem coraz lepszego docierania do odbiorców dzięki rozwijaniu się nowego zjawiska, jakim stała się kultura popularna lub inaczej mówiąc kultura masowa. Rozwój prasy oraz radia pozwolił na docieranie przede wszystkim do mieszkańców dużych, rozwijających się miast, ale także i do małych miejscowości, dzięki czemu ogół społeczeństwa mógł korzystać z popularnych czasopism i książek. Zaczęły tworzyć się teatry ogródkowe, organizowane latem na świeżym powietrzu, inicjowano wydarzenia sportowe, a z chwilą, gdy pojawiło się kino, kultura masowa na dobre zaczęła wywierać wpływ na życie wszystkich ludzi. Ale o szczegółach tego zagadnienia opowiem w innym odcinku. A ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. Nic nie stracisz, a tylko zyskasz informacje o nowych filmach na moim kanale.
Teraz, zgodnie z obietnicą z początku filmu, zapraszam do Galerii Obrazów Wielkich Malarzy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!